Dzień dobry. Zobaczcie, jaki piękny dzień się budzi. Piękne słoneczko. Tutaj moja piękna orchidea, która dopiero co zakwitła. Zobaczcie, jaka piękna. Uwielbiam storczyki. Ostatnio rano moje dzieci życzą sobie pancake, więc robię im. Mam na niego bardzo szybki, łatwy przepis. Naprawdę wychodzą super pyszne i oczywiście bardzo zdrowe. Pancake już prawie gotowe. Tak jest rezultat. Oczywiście używamy do tego nie Nutelli, tylko najzdrowszego syropu dattera. Bardzo, bardzo dobry. Moje dzieci uwielbiają. I oczywiście robimy sobie kawkę. I ubijemy sobie teraz piankę do kawki, do cappuccino. I używam tego narzędzia, o którym Wam już mówiłam wiele razy. Ubijamy sobie w taki sposób piankę i wychodzi przepyszne cappuccino. Moje śniadanko jest gotowe. Polejemy syropkiem. I zaczynamy dzień z pysznym śniadankiem. I oczywiście przepięknym widokiem. Prosiliście mnie też, bym pokazała Wam, jak wygląda moja rana pielęgnacja. Także teraz Wam na szybko to pokażę. Muszę się śpieszyć, już umyłam ząbki. Na włosy nakładam sobie opaskę. I zawsze są to opaski mojej córeczki. I dzisiaj będzie to króliczek. Chciałam Wam pokazać produkty, których używam właśnie ostatnio do pielęgnacji, do oczyszczenia twarzy. Bardzo fajny jest ten z Liren i jest to migdałowy, kremowy żel myjący. I on ma w składzie bardzo łagodne detergenty myjące. I jest wzbogacony też depantenolem. Natomiast ten z Pixi dostałam w jednej z paczek i też bardzo fajnie mi się go używa. On też ma świetny skład. Mamy też aloes, mamy tutaj ekstrakt z wielu owoców, z wielu olei. Naprawdę bardzo fajnie pachnie i może dzisiaj użyjemy tego. Jak myję twarz? Po pierwsze moczymy całą buzię. Podkreślam to dlatego, że wiele osób nakłada takie detergenty bezpośrednio na skórę, a ja raczej odradzam. Albo to bierzecie na rączki, rozmasowujecie i wmasujecie w skórę, albo tak jak ja używacie Waszej nowości. Ja od jakiegoś czasu mam Foreo szczoteczkę i bardzo się z niej cieszę. Używam jej bardzo często i nie tylko ja, ale i moje dzieci. Nakładam tutaj na szczoteczkę mój myjący żel i dajemy. Jest to taki moment chwilowego relaksu dla nas. Naprawdę świetnie pielęgnuje naszą skórę, wspaniale ją oczyszcza. Po kilku dniach zauważyłam, że mam dużo mniej jakichś niedoskonałości, że moja skóra stała się taka bardziej wygładzona, lepiej oczyszczona. I bardziej taka świetlista, ma taki naprawdę fajny blask. Szczoteczki z Foreo są naprawdę bardzo fajne, dlatego że jak już ją mamy, to zmuszamy samych siebie właśnie do takiej lepszej pielęgnacji, lepszego oczyszczenia, głębszego. A co się za tym kryje? To, że później, kiedy nałożymy krem, ten krem będzie się lepiej wpijał, będzie lepiej działał. Wiele z Was pisało do mnie na Instagramie, czy polecany jest dla osób, które mają problemy z naczynkami, jak najbardziej tak. On jest tak delikatny, że tutaj, kiedy masuję w tej strefie, nic nie czuję, a wczoraj byłam u dentysty i wstawiałam implant. Także mam tam jeszcze szwy, mam tam troszeczkę jeszcze rankę otwartą i nic nie czuję. To w ogóle nie przeszkadza, więc chciałam Wam to podkreślić, żebyście widzieli, jak on jest delikatny, ten masaż. Teraz myjemy naszą szczoteczkę, ona jest wodoodporna, więc nie musimy się bać, że nam tam coś wejdzie wewnątrz i płuczemy całą twarz. Szczoteczkę umyłam, twarz opłukałam i ona jest jeszcze tak lekko wilgotna. Ja zawsze na taką lekko wilgotną twarz nakładam krem, dlatego że on się po prostu lepiej wchłania. I dzisiaj używam mojego MC2 Atelo Krem. Nakładam go wszędzie. Ma przepiękny zapach. I to jest nasza polska firma Colway. Na dekolt oczywiście, szyję. I patrzcie, co robię. Druga strona szczoteczki sonicznej, ta o. Włączamy. I masujemy sobie teraz strefy, gdzie najwięcej zmarszczek się pojawia. To powoduje, że krem lepiej i szybciej się wchłania, dociera do tych głębszych komórek. I mogę przejść też na dekolt i wmasować sobie go troszeczkę też w dekolt.
Dziś muszę lecieć bez makijażu, zaprowadzić moje dzieci do szkoły i do przedszkola, dlatego nałożę sobie jeszcze jeden krem i jest to krem z Bioderma. Jest to krem, który ma zwalczać przebarwienia i chronić naszą skórę. Dzisiaj jest ogromne słońce na zewnątrz, świeci bardzo mocno, więc chcę ochronić, jak widzicie, ja mam dość sporo przebarwień, także ten krem nakładam na całą twarz. Używam go już jakiś czas i zauważyłam, że niektóre moje przebarwienia, szczególnie te w okolicach ust, troszeczkę wyblakły. Oczywiście nie możemy wymagać od takiego kremu, że on całkowicie, że wszystkie przebarwienia nam po prostu znikną, bo to jest niemożliwe. On ma też chronić, by nie powstały nowe przebarwienia. I on też ma substancje, które delikatnie działają wybielająco na te, które już mamy. I tutaj mam też taki długopis z takim bardzo wygodnym pędzelkiem. I kiedy naciskamy, wydobywa się niewielka ilość produktu. I nakładam go punktowo tam, gdzie mam największe przebarwienia. I gdzie chcę, by ta ochrona była też przed słońcem największa. Krem bardzo szybko się wchłania, ma bardzo delikatny zapach, nie podrażnia w ogóle skóry. No i teraz to już wygląda w ogóle super, zobaczcie. Lecę się ubrać i idziemy zaprowadzić dzieci do szkoły. Jesteśmy gotowi do wyjścia i dzieci zdecydowały, że idziemy na rowerku. Ale jest piękny dzień, słońce przepięknie świeci. Dzieci już tu znoszą. Dzieci na rowerze, a mamusia biega. Letni poranny jogging. Powoli, Gabriele. Słoneczko jest piękne, więc spacer ranny się przyda. Wracamy do domu. Moja córeczka jedzie ze mną do domu. Dzisiaj nie idzie do szkoły, bo uderzyła się w oko i ma dużą ranę. I ją przetrzymam w domku. A mi oczywiście pozostaje iść na piechotę i prowadzić rowerek mojego syna. Poranna gimnastyka zaliczona. Zobaczcie, jak pięknie. Zobaczcie, jakie piękne drzewo. Jakie piękne łóżko. Tu mamy przepiękne perfumy do domu, zapachy, które ja też uwielbiam. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. A dzisiaj właśnie kupimy sobie ten. Moroccan Amber. Przepięknie pachnie i przepięknie wygląda. Ładnie pachną też te. Są już troszeczkę droższe. Home Fragrance. No cudownie pachnie. Taki bukiecik bym chciała w domu. Przepięknie to wygląda. I taką huśtaweczkę. Wow! Zobaczcie, jak ładnie ozdobiony stół. Uwielbiam takie dodatki. A tu moja Tusia podziwia. Zobaczcie, jak ładnie. Na Dzień Ojca dzisiaj postanowiliśmy kupić tacie perfumkę. I co wybierzemy dzisiaj? Coś pięknie pachnącego, z czego tata będzie się cieszył. Takie małe rzeczy, ale jak bardzo cieszą, jak ważne są, by dbać o związek. Na koniec zdecydowałam się na ten zapach i zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Musicie mi uwierzyć na słowo, jak on przepięknie pachnie. Cudowny zapach. Eddie G. Enzo De Gasperi. Moroccan Amber. Bardzo ładny, taki bardzo ciepły zapach. Myślę, że w lato może być troszeczkę nudzący, ale za 2-3 miesiące na pewno się skończy, więc zakupimy nowy. Polecam, naprawdę fajnie. A teraz Wam pokażę, co zakupiłam w innych sklepach. Kupiłam takie dwie doniczki. To niby są też na świeczki albo doniczki, to już zdecydujcie sami, do czego chcecie używać takich gadżetów. I tutaj jest napisane też w złotówkach, że kosztowałby 15 zł, a ja zapłaciłam za niego 4,50. Także bardzo fajny, zaraz Wam pokażę, jak go wykorzystamy. Dzisiaj jest Dzień Ojca, więc w sklepie Marionaut zakupiliśmy mu perfumkę. I na koniec zdecydowaliśmy się na klasyk Jean Paul Gaultier.
ale w edycji limitowanej jest to granatowa buteleczka. Fajny zapach, taki właśnie na wiosnę. I dostaliśmy w prezencie fajne ręczniki fioletowe, które będą nam się świetnie komponować z napisem papa. Mały i duży ręcznik. I w ogóle nie wiem, czy widzicie, że wszędzie tutaj są serduszka i papa napisane. Taki mały upominek i dla taty. Tutaj zakupiłam sobie coś i dla siebie. O, dostaliśmy jeszcze gratis Jean Paul Gaultier żel pod prysznic. To też fajnie się przydaje w wakacje. Dla siebie zakupiłam coś po raz pierwszy z Diego de la Palma. I jest to krem pod oczy. Był bardzo przeceniony, z 36 euro na 21,60, także bardzo się opłacało. Oczywiście dostałam dość sporo próbek. I w Aqua Sapone zakupiłam sobie, by przetestować, kolejny podkład. I jest to Radiant Lift. Tutaj akurat mam gratis korektor, który też sprawdzimy. Zobaczymy, jak się będzie sprawował w odcieniu 50 Natural. No zobaczymy. Ma bardzo dużo drobinek w środku, które sami jesteście w stanie zobaczyć. Patrzcie. Ma bardzo dużo drobinek. No będziemy testować i zobaczymy, czy ten też zawładnie moim sercem. A teraz biorę Was do ogrodu, by pokazać Wam kwiatuszki, które zakupiłam. Tak wyglądają moje ogrodowe zakupy. Kupiłam sobie nowe kwiatuszki, będziemy je teraz sadzić. Kupiłam sobie też nową ziemię do moich orchidei, bo je uwielbiam. I właśnie zaczynają mi kwitnąć, więc muszę coś z tym zrobić. Tutaj nowe wazony i to takie właśnie, jak tutaj też mam już, widzicie? Są takie same, tylko że mniejsze, no troszeczkę może inne. I teraz będziemy przesadzać nasze orchidee i wkładać kwiatki tam, gdzie się da. Zaczynamy. Zapomniałam dodać, że kupiłam sobie też nowy wazon, przepiękny, do którego jeszcze brakuje mi kwiatków, bo właśnie czekam, aż dojdą takie piękne kwiaty, które będą mi tutaj tak pięknie rosnąć i kwitnąć. Bardzo ładny. Taki wazon kosztuje około 50 euro tutaj we Włoszech. Ale będzie pięknie wyglądał do koloru domu i do całej reszty. Chwilowe. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają. No przepięknie. A później je posadzimy w ogrodzie, ale jak na razie zostawię je tutaj na kilka dni. Przepięknie wyglądają, prawda? Kocham kwiaty, kocham wiosnę. A Wy? Natomiast inne kwiaty położyłam tutaj. One też później pójdą do dużych wazonów, do ziemi, ale jak na razie wyglądają całkiem nieźle tutaj. A tutaj czekamy na białe kwiaty i póki nie dojdą i nie dojdzie duży wazon, te wszystkie kwiaty, te piante grasse, pójdą wszystkie do jednego kwadratowego wazonu, a tutaj przepiękne białe kwiaty. Ale jak na razie włożyłam to tak, żeby to jakoś wyglądało, żeby przetrwało przez kolejne dwa tygodnie. Nawet nieźle się prezentuje. Zostawiłam to w oryginalnych doniczkach, bo gdybym wyciągnęła, to już bym musiała zasypać ziemią, a to nie jest ich oryginalne miejsce. Tu natomiast bawimy się w przesadzanie moich kwiatów i moich orchidei. Okej, powolutku, żeby jej nie uszkodzić. Starą ziemię troszeczkę wyrzucimy i teraz bierzemy świeżą ziemię i dosypujemy świeżej ziemi. Nie wiem, czy tak do końca się to robi, nie jestem jakimś super ekspertem, ale myślę, że tak. Odżywkę, którą włożymy między korzenie i ona, kiedy będzie się podlewało kwiatka, po prostu będzie go odżywiać. I tak prezentuje się moja praca, jak na teraz. Będzie to wyglądało o wiele ładniej, jak już to wszystko znajdzie swoje miejsce. Najbardziej podobają mi się te kwiatuszki. Patrzcie, jaki mam tutaj ładny widok, a w tym, za tym oknem jest moje studio. Tutaj nie patrzcie na bajzel, bo jeszcze musimy posprzątać. A tutaj zobaczcie, jakie piękne są te kwiatuszki. Przecudowne. Bardzo ładne. Bardzo je lubię. Pięknie kwiatne kwitną. To jest moje krzesło antyczne po teściowej i będę właśnie kontaktowała się z kimś, żeby mi go naprawił, bo jest tak troszkę zniszczone. Ja bym chciała, żeby było takie fajne, trochę bardziej na nowoczesne zrobione. A teraz moja córeczka pomaga mi w codziennych obowiązkach.
nie pokazuję oczka. Moja Tusia jak sprząta, pomaga mi w domowych obowiązkach. Moją ściereczką z Tupperware, o której Wam mówiłam w filmiku, o przyrządach, które pomagają mi w codziennych obowiązkach. Świetnie myję szyby, okna i wszystkie takie powierzchnie. A ja zabieram się za sprzątanie kuchni. Czas na naukę. Kto tam jest? Czego się uczysz? Słoneczko świeci, opaska mojej córeczki i zabieramy się za nagrywanie dla Was filmiku. Przygotowałam sobie tutaj na stoliczku mojej córki wszystkie nowości, które do mnie dotarły. Nowe kolory wiosenne, letnie z kolekcji Gabrielle Nace, więc na pewno pojawi się to na moim kanale. Zakupiłam sobie też tą walizeczkę na tej stronie i wydaje mi się bardzo wygodna. Tu już mam niektóre kolory, które sobie rozłożyłam, ale dzisiaj będę chciała nagrać właśnie różne efekty, które można stworzyć i też cat eye. Tutaj mam maskę ochronną, wszystkie moje brokaty, moje okularki z Moschino, rękawiczki, różne pędzelki, a pod spodem wszystkie moje kolory. Zaczynamy nagrywanie tutorialu. W moich vlogach zawsze pokazuję Wam obiadki i dzisiaj właśnie przygotuję przepyszny makaron, krewetki, cukinia, troszkę czosnku i moja pietruszka z ogródka. Jako pierwszy zgniatam czosnek i daję na patelnię z olejem. Odrobinę oleju. Dodaję czosnek. Do gotującej się wody dodaję makaron, oczywiście woda musi być posolona. W międzyczasie na patelni podgrzewamy olej i czosnek. W międzyczasie pokroiłam moją cukinię w takie drobne paseczki. Do czosnku dodaję moje krewetki. Dodaję szczyptę soli ziołowej. Skraplam odrobiną wina białego, do krewetek dodaję cukinię i smażę kilka minut. W międzyczasie siekam drobno moją pietruszkę. W międzyczasie, kiedy robi się obiad, lecę szybko, by wywiesić pranie. My mamy to po prostu, jesteśmy wielofunkcyjne, robimy milion rzeczy naraz. Ja się za mną, bo mi pomaga. Idziemy wywiesić jeszcze jedną pralkę, zanim przysiędziemy do obiadku. Jeszcze nie miałam czasu się nawet pomalować, ale nasze kwiatuszki wyglądają przepięknie. Ottimo lavoro, bardzo dziękuję. W międzyczasie mój makaron jest gotowy, więc go odcedzam. Ja bardzo lubię taki bardzo, bardzo al dente. Wiem, że nie wszyscy taki makaron lubią, ale ja lubię, kiedy po prostu jest jeszcze twardy. Dodaję do mojego makaronu i gotuję przez minutkę. Dodaję moją pietruszkę, krople oleju extra vergine dla smaku i obiadek gotowy. Szybki, zdrowy i pyszny. Pyszny obiadek w towarowym towarzystwie. Pyszne, prawda? Tak. Skończyłam nagrywać dla Was tutorial, czekam teraz na moją klientkę i przyszła mi tutaj też w paczce z Gabrielle Nace nowość i jest to nowy aspirator Nail Dust Collector. Zobaczymy teraz właśnie, jak on się prezentuje. Od razu będę miała okazję go przetestować. O, bardzo fajna forma, duża. Pomoże na pewno właśnie w stylizacji paznokci, by było to jeszcze bardziej wygodne. Wewnątrz mamy tylko dwa woreczki, dlatego na pewno będę musiała zakupić sobie worki do mojego pochłaniacza pyłu. Ale worki widzę, że są bardzo duże. Tutaj mamy aż trzy wiatraczki, więc na pewno większa ilość tego pyłu zostanie pochłonięta. Ściągnęłam żel z jednej ręki. Jak możecie zobaczyć, bardzo ładnie pochłonął cały pył. Nigdzie nie ma resztek, nie ma brudu, naprawdę pochłania w bardzo szybkim czasie i bardzo dokładnie cały pyłek. Drugą rękę jeszcze musimy zrobić, a ta jest już zrobiona. Skończyłam pracować, na szybko się pomalowałam, naprawdę w 10 sekund. Podkreśliłam tylko troszeczkę
oczko, żeby nie wyglądać aż tak strasznie źle. I lecimy do przedszkola po mojego syna. I oczywiście lecimy na rowerze. Ja zjadę na jego malutkim rowerku. Będzie się z czego śmiać, ale niestety nie nagram Wam tego, bo już wtedy ryzykuję jakiś wypadek. To ja, to rower i naprawdę zjadę na tym rowerze z takiej wielkiej górki. Jedziemy, Anastazja. Szykuj się. Czekaj, najpierw zamkniemy. Może lepiej, żebym sobie też nałożyła kask od mojego syna. Dawaj, Anastazja, jedziemy. Dobra, ludzie na mnie patrzą, widzą mnie na tym malutkim rowerku i śmieją się ze mnie. Kwiaty we włosach potargał wiatr. Ale jest piękna pogoda, dojechałam cała zdrowa. Odebrałam Gabrielę z przedszkola. Nie zabiłam się na rowerze. Wszyscy się na mnie patrzyli, śmiali się ze mnie. A mnie to tam tak naprawdę to nie interesuje, czy się ktoś ze mnie śmieje, czy nie. Ważne, że dojechałam. Przyprowadziłam dzieci tutaj na plac, gdzie Gabriele będzie mógł sobie pojeździć i poćwiczyć, bo dopiero od niedawna zaczął jeździć bez kółek. W zimie nie jeździł i teraz tak troszkę traci co jakiś czas kontrolę. Także tutaj mam ich pod okiem. Siądę sobie w słoneczku. Będę na nich patrzeć i się relaksować. O, jadą łobuzy! Chwila relaksu. Tak to właśnie wygląda mój dzień, kiedy nie pracuję i kiedy ja muszę odbierać dzieci. Że właśnie zanim posprzątam dom, zanim przygotuję obiad, zanim po tym obiedzie posprzątam, to już trzeba lecieć po moje dzieci do szkoły i do przedszkola. Później się wraca, je się merendę w domu, albo się idzie na chwilę na plac zabaw, a potem z powrotem do domu znowu przygotowuję mu kolację. Po kolacji się sprząta, później czasem prasowanie. Czasami piszecie do mnie z zapytaniem właśnie, jak godzę wszystkie obowiązki domowe. Sama nie wiem, jak sobie z tym wszystkim radzę, ale staram się właśnie to wszystko jakoś tak pogodzić na tyle, ile potrafię. Oczywiście nie pracuję codziennie, cały dzień, więc to też mi bardzo pomaga. Na szczęście mogę sobie sama rozplanowywać moje spotkania, moje klientki, więc wiele razy je ustawiam tak, bym mogła sobie to właśnie pogodzić z moimi obowiązkami. Później pracuję w dwóch centrach różnych i tam już muszę iść na spotkanie, które są umówione tak, jak oni to decydują. No ale wtedy to ja nie odbieram dzieci, ja nie robię obiadu, tylko zajmuje się dziećmi moja mama albo po prostu jakoś inaczej sobie radzimy. To w zależności od dnia. Oczywiście nie jestem mamą, która utrzymuje nie wiadomo jaki porządek w domu. Lubię czystość, lubię porządek. Staram się utrzymywać w domu w dobrym porządku, prasować przynajmniej raz w tygodniu, ale oczywiście kiedy mi to nie wychodzi tak jakbym chciała, to też nie zawala się świat. Najważniejsze jest to, żeby poświęcić trochę czasu dla dzieci, by zabrać je właśnie na plac zabaw, by się mogły troszeczkę pobawić, pojeździć. Zobaczcie, jacy są zadowoleni. I to jest najważniejsze, prawda? Myślałam, że będę miała więcej czasu, żeby z dziećmi pobyć troszkę na placu zabaw, ale zadzwoniła do mnie właśnie klientka, że bardzo potrzebuje, by zrobić paznokcie, więc wpadnie koleżanka na kawkę i na paznokcie. Lecimy do domu. Na koniec skończyłam bardzo późno pracę, dlatego na szybko wyciągnęłam dzieciom pizzę z zamrażarki, frytki i dziś będziemy na kolację robić właśnie takie troszkę niezdrowe, ale jakże pyszne jedzonko. Czasami tak jest właśnie, że jak kończę bardzo późno pracę, jest już 6:30, dzieci chcą jeść, wołają, że są głodne, to wtedy właśnie tak robię na szybko coś gotowego z zamrażarnika. Wtedy jestem w stanie zrobić kolację w pół godziny, nawet nie. Zobaczcie, jaki piękny księżyc, chociaż w telefonie widzę, tego nie widać, ale jest naprawdę piękny. Postaram się go uchwycić z górnego tarasu. Idziemy. No szkoda, że tak źle widać, ale naprawdę na żywo wygląda to dużo piękniej. Jezioro i piękny księżyc. I w taki właśnie sposób żegnam się z Wami, wskakuję do wanny i się relaksuję po celi. Dobranoc!